Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Mowa Jezusa o dobrym pasterzu i owcach ma swój ważny kontekst. W Biblii hebrajskiej znajdziemy wiele miejsc, gdzie Bóg nazywa lud wybrany swoją owczarnią, a przywódcy ludu są nazywani pasterzami. Zresztą do dziś ta analogia zachodzi również do relacji wiernych i duchownych. Księży nazywamy również pasterzami lub duszpasterzami. Kiedy Jezus mówi o dobrym pasterzu posłanym przez Boga na ziemię, faryzeusze dobrze rozumieją, co Jezus ma na myśli. Izajasz skarży się na pasterzy, którzy pasą wyłącznie siebie, a nie troszczą się o owce. To właśnie w Księdze Izajasza Bóg zapowiada posłanie na świat swojego Syna jako dobrego pasterza, który nie będzie patrzył na własny zysk jak najemnik, ale który ofiarnie będzie służył owcom. Najemnikowi nie zależy na owcach, ponieważ nie jest ich właścicielem i nie czuje się za nie odpowiedzialny. Co innego pasterz, który za wielką cenę nabył owce, który wiele trudu wkłada, aby utrzymać stado w należytym porządku. Dobry pasterz zna swoje owce i wszystko im podporządkowuje. Czy mam świadomość, że Jezusowi bardzo na mnie zależy? Czy rozumiem, jak wiele Jezus poświęcił, aby pozyskać mnie dla Królestwa Bożego? Czy jestem wdzięczny Chrystusowi za Jego ofiarę z własnego życia, abym ja miał życie wieczne?